Dobry wieczór, dobry wieczór. 19:28. Mam jeszcze odrobinę czasu, poczekamy. Wystartujemy zgodnie z rozkładem jazdy. Mam nadzieję, że wszystko słychać elegancko, widać elegancko, że jesteśmy przygotowani. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, pięć, siedem, osiem, dwa, cztery, osiem. Test, 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 test. Dobry wieczór, Zenon. Dzięki serdecznie. Dzięki. Dzięki, Kuba. Okej, zbliżamy się. Dzięki Zenonie. Zbliżamy się do 19:30. Będziemy sobie powoli startowali. Dziewiętnasta trzydzieści wybiła. 3 grudnia 2018 roku. Piotr z tej strony się kłania. Bardzo mi miło. Witam. To już z górki. Witam na 5. spotkaniu, którego organizatorem jest Forex Club. Partnerem wydarzenia Tickmill. Serdecznie zapraszam na plus minus 60-minutowe spotkanie. Mam nadzieję, że o ciekawych rzeczach sobie powiemy. Zanim jednak, witam Jan, witam serdecznie. Zanim jednak wykresy, zanim jednak informacje, ciekawostki, jak zwykle ostrzeżenie o ryzyku, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których nie będziemy w stanie udźwignąć. Ok, G20 za nami, próba zmasowanej rynkowej interwencji, począwszy od Powella, który obawiał się odrobinę o swój fotel, którego wystąpienie zostało odebrane przez rynek jako wystąpienie gołębia. A przynajmniej tak to wyglądało przez ostatnie 2 godziny sesji za oceanem. Jesteśmy po weekendzie, po G20, no i tutaj taka wielka pompka, jakież to nie było super udane spotkanie na linii Stany Zjednoczone-Chiny, że w ogóle to dogadaliśmy się, Chińczycy będą zamawiali tryliony dolarów, cła zejdą do zera i w ogóle będzie fantastycznie. Jeden problem, że 90 dni mamy na to, żeby to potwierdzić wszystko, o tym będziemy sobie mówili. W Europie wygląda na to, że to niekoniecznie Włochy albo Brexit, a wydarzenia we Francji mogą przykuwać uwagę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No a z perspektywy takiego kalendarzowego podejścia, no to jest to tydzień związany z non-farm payrolls, czyli danymi z amerykańskiego rynku pracy. Te wszystkie wydarzenia, no musimy wpleść taką no, smutną sytuację z perspektywy pana Busha. OK. W związku z pogrzebem w środę wygląda na to, że generalnie rzecz biorąc rynki za oceanem nie będą w środę działały. Ja tutaj podeślę link do... Jeden moment, gdzie to mam. OK.
Tu jest link do informacji z Bloomberga. Również w środę miało mieć miejsce wystąpienie Powella o 2:15. Wygląda na to, że również to wystąpienie zostało usunięte z kalendarza. Nie wiem, czy będzie ono przełożone. W każdym razie, na wszelki wypadek, również kwestie potwierdzenia. Teraz dwie ciekawostki dla tych, którzy ewentualnie z perspektywy jakiejś statystyki śledzą sobie, na przykład sprawdzają sobie miesięczne pivoty. To tutaj od osoby zaprzyjaźnionej z nami. Mamy miesięczne pivoty dla euro, dolara, dolara z jenem, funta z dolarem, dolara z frankiem, australijczyka, dolara z kanadyjczykiem, funta z jenem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, też z perspektywy statystyk, jeśli ktoś lubi takie zestawienia, kwestia pozycjonowania według Danske Bank i dostępna jest w tym miejscu. Ok, w dniu dzisiejszym spróbujemy sobie spojrzeć z perspektywy zbliżających się kilku dni. W czwartek będzie nam trochę łatwiej. W czwartek będziemy sobie mówili generalnie o Fedzie, o komplikacjach na linii Stany Zjednoczone-Chiny i o payrollsach i jakby z perspektywy zarówno rynku i walutowego indeksów, bo najbliższe czwartkowe dwa spotkania będą poświęcone właśnie Stanom Zjednoczonym i to tak sobie połamiemy z perspektywy indeksów rynku walutowego towarów raz w piątek przed piątkowymi payrollsami, a za tydzień w czwartek przed decyzją rezerwy federalnej. Tak to będzie wyglądało. Ok, przechodzimy powoli do wykresów. Dzisiaj zaczniemy tak odrobinę odwrotnie. Poprzednim razem dość sporo czasu poświęciliśmy sobie na samym początku na rynek walutowy i odrobinę tego czasu tam nam brakło, to dzisiaj zaczniemy z drugiej strony, a rynkiem walutowym będziemy kończyli. Zaczynamy od Bitcoina, no i tutaj z perspektywy handlujących na wzrost wartości, no ciężko mówić o jakichś pozytywach. Były próby, zwłaszcza w weekend, próby podbijania Bitcoina. Problemem wydaje się w tej chwili poziom 4400-4500. Jedyne z perspektywy ultra byczo nastawionych osób, jeśli chodzi o Bitcoina, może być kwestia, która mnie osobiście gdzieś tam, ja już na różne sposoby próbowałem na wykres Bitcoina spoglądać. I z perspektywy samego wykresu najpierw. Kilka informacji w międzyczasie spróbuję sobie o kilku informacjach powiedzieć. Ja sobie wziąłem dwa poprzednie wzrosty, ok. Łącznie, muszę zmienić kolor. Łącznie z tym cofnięciem, które mieliśmy. Teraz powinno być lepiej. Ja sobie wziąłem dwa poprzednie wzrosty. OK. Czyli ten tutaj i ten tutaj. I kwestia tego cofnięcia, z którym mieliśmy do czynienia w okolicach połowy 2017 roku. Okay. I później wyjście do góry i wyjście do góry. No i chcąc próbować znaleźć na samym wykresie, tylko pomijam wszelkiego rodzaju informacje, pomijam spadek trudności wydobycia o 15%, który być może będzie się wiązał z tym, że wielu obserwatorów przewiduje, że o te 15%
ewentualnie cena Bitcoina może jeszcze spaść, no to jak weźmiemy sobie 4000 średnią i 15% z tego, kolejne 600, czyli 3,5 czy 400, bliżej tego, tych 3000, czyli bliżej tego dolnego ograniczenia, jeśli chodzi o czerwoną belkę wynikającą z wykresu miesięcznego. W każdym bądź razie, zachowanie, które było widoczne w końcówce 2017 roku, ja wiem, że to nie wygląda świeczka w świeczkę idealnie, natomiast sugerując się czerwoną belką, całym tym przedziałem tutaj, rzeczywiście być może te 3400, 3000 to będą tą taką linią na piasku i ewentualnie sytuacja z perspektywy wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia, mogłaby teoretycznie przypominać sytuację, z którą mamy do czynienia w chwili obecnej. Natomiast są trzy bardzo, ale to bardzo istotne poziomy w tej chwili z perspektywy handlujących na wzrost wartości, z którymi należałoby się uporać. Pozytywem jest to, jeśli chodzi o handlujących na wzrost, próbujemy, zwłaszcza biorąc pod uwagę zachowanie w zeszłym tygodniu, próbujemy w ramach czerwonej belki, czyli poziomu związanych z wykresem miesięcznym, próbujemy, tak to wyglądało w zeszłym tygodniu, zatrzymać ewentualnie te spadki, tak? Moglibyśmy mówić o świecy przypominającej Doji, jeśli chodzi o zeszły tydzień, czyli kwestia takiej odrobiny niepewności. No i teraz z perspektywy tego tygodnia, w związku z tym, biorąc pod uwagę rozpiętość sprzed tygodnia, no to istnieje prawdopodobieństwo, że te minima z zeszłego tygodnia ewentualnie przetestujemy, być może odrobinę nadbijemy, być może zobaczymy próbę podbicia w środku tygodnia, środa, czwartek, a końcówka tygodnia to będzie drugie doji, czyli z perspektywy ostatnich dwóch tygodni będziemy kończyli na zasadzie takiego podwójnego doji. I teraz jest taka strategia związana z podwójnym doji, a większość próbująca dopasować jakieś strategie pod podwójne doji mówi o próbie handlowania, tradowania zgodnie z wybiciem z podwójnego doji. Natomiast ja swojego czasu z moimi znajomymi testowaliśmy taką delikatną kontrę do tej strategii, a mianowicie czekaliśmy na wybicie w jednym albo w drugim kierunku z podwójnego doji, w zależności od horyzontu czasowego, to znaczy tak, no jeśli to jest godzinowy, już mówię, o co chodzi, momentum, i to statystycznie rzecz ujmując, na rynku walutowym, tu mamy do czynienia z innym rynkiem, na rynku walutowym, zwłaszcza zachęcam do sprawdzenia tego, o czym teraz powiem, na rynku walutowym, tego podwójnego doji, była kwestia tak, że ogólnie strategia mówi, żeby iść zgodnie z wybiciem, tak? Natomiast my podeszliśmy do tematu trochę inaczej, a sprawdziliśmy godzinowy, przepraszam, 15 minut godzinowy i dzienny, wyglądało to w miarę bardzo zachęcająco i to jako zadanie domowe dla kogoś, kto będzie chciał sobie przetestować. My spróbowaliśmy czegoś innego. My spróbowaliśmy wyczekać wybicie w jednym kierunku i jeśli nie minie 5 okresów, a zawrócimy na rynku, okay, to pójść z wybiciem w drugą stronę. Ja to spróbuję rozrysować. Czyli generalnie podwójne doji, z którego w trzecim okresie próbujemy wyjść dołem, i potrzebujemy 1, 2, 3, 4, 5 okresów, żeby potwierdzić to wybicie. W zależności od tego, czy obserwujemy 15 minut, godzinę, czy dzienny, tak? I w momencie, kiedy rynek zawraca między drugim, czwartym, drugim, piątym, ok, to tak naprawdę generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć o utracie momentum. Z perspektywy tego, co my żeśmy sprawdzali, 1 do 1 i 2 do 1 w ramach tak zwanego fałszywego wybicia, w tym wypadku dołem, zanegowania w ramach drugiego, trzeciego, czwartego okresu,
wyjście górą, wiąże się to z ucieczką krótkich pozycji w tym wypadku, tak? Nieudane wybicie dołem, atak na drugą stronę. Ja tutaj żadnych statystyk nie będę podawał dla osób, które ewentualnie chciałby sobie to sprawdzić jako zadanie domowe. Nie mniej niż 100 przykładów jest potrzebnych. I jeśli ktoś będzie miał pytania, bardzo chętnie wtedy odpowiem, porozmawiam, nie ma najmniejszego problemu w tej kwestii, ewentualnie kontakt z Pawłem z Forex Klubu i tutaj jakoś się na pewno skontaktujemy. W każdym bądź razie, wracając do sedna sprawy, gdyby tego typu układ miał miejsce na rynku Bitcoina, w związku z tym ewentualnie najpierw z tego co widzimy retest dolnych poziomów, czyli minimum z zeszłego tygodnia, być może próba podbicia retest maksów, a cały tydzień kończylibyśmy bardzo podobnie jak tydzień poprzedni. I kwestia istotna, jak wyglądałoby wybicie, w którym byłby kierunku i czy zostałoby przez 5 okresów utrzymane, tak? Czyli zakładamy, że jeśli jest to wykres tygodniowy, to wybicie w którymś kierunku musiałoby zostać utrzymane przez kolejnych 5 tygodni, tak? Czyli najpierw, jeśli to byłaby kwestia z perspektywy byków wybicia górą, to należałoby to wybicie utrzymać przez 5 tygodni. Ewentualnie byki miałyby jeszcze szanse i nadzieje w przypadku wybicia dołem w ciągu pierwszych 5 tygodni po wybiciu dołem zanegowanie i uderzenie w górne rejony tego podwójnego doji. Tak w telegraficznym skrócie nawiązując do tej strategii. Natomiast tu jest kwestia przepychanek na rynku Bitcoina. O spiskowej teorii dziejów wspomniałem dwukrotnie podczas naszych spotkań, już jakby nie będę się powtarzał. Trzy istotne poziomy według mnie z perspektywy handlujących na wzrost wartości. 4400, 4500 raz. Psychologiczny poziom 5000, 2. I to, co stanowiło swojego rodzaju podpórkę wcześniej, czyli 6000, 5800 jako numer 3. Okay? Z perspektywy dołów, czyli z perspektywy ewentualnej kontynuacji do spodu, z perspektywy wyższych horyzontów czasowych, czerwona belka oznacza poziomy związane z wykresem miesięcznym i w ramach szerokiego potencjalnego popytu w tej chwili w tej strefie się znajdujemy, natomiast złamanie 3000, 2900 teoretycznie miałoby szansę otworzyć drogę, w kierunku, przepraszam, 2100, 2200, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Dość spore odległości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powtórzymy sobie, czy sprawdzimy sobie scenariusz z perspektywy wysokiego horyzontu czasowego w najbliższy czwartek. Z perspektywy wykresu dziennego, próba reakcji w okolicach 50% zmienności wynikającej z tej belki miesięcznej. Natomiast to podbicie, wiecie co, no jestem naprawdę bardzo byczo nastawiony, generalnie rzecz biorąc, natomiast też obiektywnie trzeba powiedzieć, że jakość tego podbicia, z którym mieliśmy do czynienia w okolicach weekendu, była marnej jakości. Tutaj tak próba użycia naprawdę bardzo delikatnych słów. Co jest potrzebne? Przede wszystkim w pierwszym ruchu, mimo wszystko te 4400, 4500, wyjście, zamknięcie, utrzymanie przynajmniej ze 2 dni powyżej tych poziomów mogłoby teoretycznie zapalić takie światełko w tunelu dla handlujących na wzrost wartości na Bitcoinie. Niestety ten kierunek na południe, na ten moment, musimy się z tym liczyć, że nadbicie tych ostatnich minimów będzie miało miejsce. Dobry wieczór, Grzegorzu. Tyle na temat Bitcoina. Przechodzimy do G20, przechodzimy do zmasowanej interwencji, jeśli chodzi o rynek indeksów.
W dniu dzisiejszym powiemy sobie o technologicznym indeksie Nasdaq. I teraz, co mam na myśli, mówiąc o zmasowanej interwencji przed i w ramach G20? Przede wszystkim myślę, że można powiedzieć, że rozpoczął to Powell w zeszłym tygodniu, natomiast te wszystkie takie ochy i achy, z którymi mieliśmy do czynienia w weekend, że po prostu no, Trump rozpływał się w zachwycie co do jego spotkania z prezydentem Chin. Dzisiaj kudlą cały dzień praktycznie jest aktywny, nie wiem na czym ten chłop jedzie, ale tam komu może to udziela wywiadów? Dobry wieczór, Henryk. Komu może to udziela wywiadów, że Chińczycy zejdą z ceł do zera, w trylionach dolarów należy liczyć zakupy, których dokonają w Stanach Zjednoczonych. Wszystko pięknie, ładnie. Jedna rzecz, o której ja już od samego rana mówiłem i tutaj są niektórymi z Was, z którymi mam kontakt taki w miarę regularny, to kwestie tej luki, obawiałem się o kwestię tej luki. I teraz mamy tutaj taki kanał spadkowy z perspektywy wykresu dziennego na Nasdaqu. Okay. I z tej perspektywy tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę i tu mamy próbę wybicia jako potencjalną trójkę. Okay. I z tej perspektywy tego kanału kwestia próby domknięcia luki, kwestia retestu ewentualnie górnego ograniczenia kanału w związku z tym wybiciem mogłaby mieć miejsce i próba podejścia wyżej. Natomiast możemy sobie również na bazie dwóch ostatnich, jeśli możemy to tak powiedzieć, cykli spadkowych tu i tu, możemy sobie jeszcze inną linię wyrysować. Okay? Ten kanał mieliśmy w zeszłym tygodniu bodajże w tym miejscu. O tym rozmawialiśmy. Nawet w piątek była próba w związku z tym dolnym cieniem przyłożenia. Ja zwracałem uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, żeby nie dać się złapać w żadną pułapkę i nawet ewentualnie będąc na pozycji, która zaczyna się świecić na czerwono w ciągu dnia, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby w cudzysłowie ożenić się z tą pozycją na weekend, tak? Oczywiście ktoś, kto siedział na longach, powie, o, ale Piotr, o czym ty mówisz, tutaj tyle punktów było do zrobienia na longach, nie? Tylko co mają powiedzieć krótkie pozycje? Z tej perspektywy, o której powiedziałem, tych dwóch cykli ostatnich tutaj z perspektywy wykresu dziennego, jest jeszcze możliwa jedna linia, a i nawet może i kanał. Ja to zaraz wrzucę na wykres, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Okay. Z tej perspektywy to, co widzimy w dniu dzisiejszym, to jest ostatnia rzecz, którą pan prezydent Trump, który prawdopodobnie odłączyli mu monitory i wszystkim jego doradcom również, ostatnia rzecz, którą chcieliby zobaczyć w tej chwili na Nasdaqu, tak? Czyli z perspektywy tej zmasowanej, potencjalnej w cudzysłowie zorganizowanej interwencji, tak, Fed, Biały Dom i tak dalej, no bo rozmawialiśmy, że wielokrotnie pan Trump pokazywał w ramach swojej aktywności na Twitterze swoje słabe punkty. Okay? I ja chyba w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy powiedziałem, czy chciałem powiedzieć, ale nie powiedziałem, w każdym razie, poprzez tą swoją aktywność na Twitterze pokazał w ostatnim czasie swoje słabe strony. Teraz zajmie mu sporo czasu, zanim będzie mógł ponownie na Twitterze napisać, że amerykańskie indeksy są na nowych maksach, America great again, okay? Między innymi zresztą też kwestia ropy. W każdym bądź razie, z perspektywy tego, co widzimy na indeksach, to zachowanie w dniu dzisiejszym, ja jeszcze nie wiem, zostało nam 2 godziny 8 minut, nie wiem, gdzie będziemy kończyli, natomiast popatrzmy, Azja, Nikkei kończy 1% do góry, europejskie indeksy też jeszcze ostatnią taką resztką sił do góry, no, bo super rozmowy na linii Stany Zjednoczone-Chiny, tak? Natomiast zobaczcie, co robią Amerykanie.
Oprócz tego, że cały dzień, czyli pre-market, byliśmy gdzieś tam, próbowaliśmy gdzieś w kosmosy wyjeżdżać, na zasadzie, że wzrost bardziej był napędzany uciekającymi krótkimi niż nowymi longami najprawdopodobniej, to schodzimy. Po pierwsze, jesteśmy przede wszystkim pod poziomami związanymi z otwarciem dnia nakasowym. Co więcej, schodzimy pod otwarcie w ramach tego hura optymizmu, tak? Zaczynamy rysować negatywny korpus i w ramach tego kanału związanego z przerwaną zieloną linią, okay, no otwieramy sobie drogę przynajmniej do retestu górnego ograniczenia, jeśli chodzi o wybicie z kanału w ramach tej linii nieprzerywanej, tak, ciągłej linii tutaj. Okay. Czyli próba zejścia w okolice, ewentualnie miejsca, gdzie rynek ostatnim razem pokazał słabość. Ja bardzo często do tego nawiązuję. Też są to rzeczy, które po prostu na rynku generalnie rzecz biorąc działają, spełniają swoje zadanie. W związku z czym wygląda na to, że maksy otwarcie z 19 listopada mają szansę tutaj ups, przepraszam, nie to, to. Mają szansę być tutaj kluczowe. W tym miejscu, ale to również zostawię Wam jako zadanie domowe, w ramach tej zmienności z 19 listopada, ja bym się bardziej skupił nie na górnym cieniu i otwarciu z perspektywy świeci dziennej, która zawiera w sobie również pre i post market, okay, czyli wydarzenia sprzed kasowego i po kasowym, to jako zadanie domowe znajdźcie zmienność z rynku kasowego. To byłyby poziomy rozpiętość w tym dniu skasowego, a teoretycznie zachowanie w okolicach maksów i otwarcia w tym dniu teoretycznie mogłoby nam dać odpowiedź. Natomiast jak przypatrzymy się, biorąc pod uwagę całość, czyli zachowanie przed otwarciem kasowego, po otwarciu kasowego, no to też widać wyraźnie, że to miejsce, w którym rynek ostatnim razem pokazał słabość, jest w powiązaniu z górnym ograniczeniem tego kanału, jeśli chodzi o ciągłą linię. Negatywem jest kwestia trójki. Raz, dwa, trzy. Chciałoby się powiedzieć perfekcyjne ustawienie, jeśli tak zakończymy dzień, pod próbę kontynuacji shortów, tak? No i tutaj górne ograniczenie tego kanału, o którym sobie mówimy. Biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy, 7000, to jest też swojego rodzaju psychologiczny poziom, to tutaj mówimy o okolicach 100 punktów niżej na Nasdaqu. I teraz to, co dla mnie jest istotne, tak jak mówię, no być może będzie trzeba to uaktualnić, w zależności od tego, jak będziemy kończyli dzień na kasowym, tak? 2 godziny zostały w tej chwili na kasowym. Natomiast to, jak ja odczytuję na ten moment to, co widzę, to jest kwestia takiej manipulacji, zaproszenia do tańca. Azja, super, fajnie, risk on, tak? Wszystkie serwisy mówiły o tym, że jest risk on. To już czerwona lampka, która się zapalała, tak? W ogóle czerwona lampka powinna się była zapalić po tych wszystkich tweetach, newsach zaraz po G20. To już była swojego rodzaju czerwona lampka. Azja na plusie, Europa w miarę okej. Zostali sami Amerykanie, którzy w tej chwili rozdają karty na swoim rynku i rozdają je w sposób kompletnie przeciwny do tego, co widzieliśmy. Być może, i odpowiedź poznamy jutro, pojutrze prawdopodobnie, być może jest to tylko kwestia retestu wybitych poziomów, tak? Tego poziomu, gdzie pokazaliśmy słabość, tutaj jeśli chodzi o 19 listopada. Być może, że tylko kwestia tego retestu. Natomiast musiałoby się to wiązać według mnie, że jeśli to ma być tylko retest tej ciągłej linii górnego ograniczenia kanału, biorąc pod uwagę przerywaną, to ten retest musiałby być w postaci, załóżmy, że tu kończymy dzisiaj dzień, jutro, pojutrze. To retest musiałby być dolnym cieniem,
a cały korpus musiałby wracać powyżej przerywanej linii, tak? Czyli mieliśmy próbę na ten moment podjętą zmasowanej interwencji, która miała napędzić ewentualnie wzrosty związane z rajdem na przykład Świętego Mikołaja, natomiast jakby nie do końca rynek to kupił, okay? Nie do końca rynek to na chwilę obecną kupuje. Zobaczmy sobie w takim razie z perspektywy niższego horyzontu czasowego. Zejdźmy na 30 i to jest dość istotne, ja to podczas warsztatu w zeszłym roku, jak organizowaliśmy sobie wspólnie z Forex Clubem i z Tickmillem w zeszłym roku, w przypadku indeksów, akurat obserwuję 30, tak? Chociażby z perspektywy tego, o której godzinie startuje rynek za oceanem. U nich ta, my możemy do tego podchodzić w sposób, jakie to ma znaczenie, tak? Natomiast ja od wielu osób, które zajmują się rynkiem za oceanem, słyszałem, że ma to znaczenie. I wiecie co, powiem wam tak, że jakby nie handluję na co dzień indeksami, ale w momencie, kiedy te indeksy obserwuję, rzeczywiście, jeśli już chcielibyśmy brać pod uwagę świece godzinne, to musielibyśmy sobie albo oczami wyobraźni rysować świecę od 15.30 do 16.30 i tą brać świecę jako godzinową, nie od 15 do 16, okay? Albo po prostu spoglądać na świece 30-minutowe. To taka ciekawostka, ewentualnie być może komuś, kto się zajmuje, będzie chciał zajmować indeksami za oceanem, to myślę, że na to warto zwrócić uwagę z perspektywy tego, o której startują indeksy. Startują o połówce, tak? Nie startują jak Frankfurt o pełnej, nie startują jak Londyn o pełnej, tak? Startują o połówce. I chcesz wziąć świecę godzinową, to być może warto rozważyć sobie to, żeby wziąć tą świecę godzinową od wpół do wpół, okej? No to zobaczmy sobie z perspektywy wykresu intraday. Oczywiście wszystkie stopy, które mogły tutaj poległy, natomiast zbudowaliśmy sobie również intraday trójkę na Nasdaqu. Naturalną rzeczą jest, biorąc pod uwagę obecne zachowanie, że mimo wszystko rynek spróbuje przynajmniej domknąć lukę. Natomiast ja bym tutaj się dopatrywał troszeczkę innych poziomów z perspektywy, ewentualnie jeśli ktoś bierze we wzrosty w ramach rajdu Świętego Mikołaja i tak dalej, to myślę, że pierwszym takim miejscem popytowym niekoniecznie musi być luka, okay? A mimo wszystko zielona belka, czyli wcześniej potencjalna podaż, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, a w tym momencie to, co miało być podażą, jak zostało wybite, teoretycznie ten popyt, który wybił, powinien być na tyle silny, że jeszcze zlecenia kupna powinny tutaj zostać, tak? Przypominam, duzi z cenami się nie ganiają, my takie mamy nawyki do tego, żeby o, poszło do góry, już nie spadnie, już nie dostanę niżej. Muszę wejść na górze, tu na przykład i zgasić to światło. W każdym bądź razie zmierzam do tego, że próbując, ja nie mówię, że ten plan się powiedzie, być może w którymś momencie w ramach rynku kasowego będzie trzeba ten plan zaktualizować, natomiast spróbowałbym i akurat z perspektywy rynku walutowego, na którym no jakby najdłużej siedzę, to tego typu rzeczy działają, tak jak wspomniałem, nie potrafię powiedzieć, czy to będzie miało takie samo przełożenie na rynek akcji, natomiast poczekałbym tutaj, próbowałbym, to nie jest tak, że ja mogę być cwańszy od rynku, bo ja rynkiem nie ruszyć nie mogę, ale spróbowałbym sobie na zasadzie właśnie czy górnego ograniczenia wybitego kanału, czy tej strefy całej zielonej, którą mamy tu wyrysowaną, która teoretycznie miała być popytem, to poczekałbym, nie wchodziłbym idealnie na luce, poczekałbym, być może, że pre-market do tych poziomów tutaj zjedziemy. I cała sytuacja między 6925 a 6870 na bazie wykresu, tutaj jeśli chodzi o platformę Tickmill, powinna przynieść rozstrzygnięcie. I znowu, żeby nie było tak, że ktoś znowu jest bardzo niedźwiedzio nastawiony, o, dojechaliśmy tutaj do tych poziomów, generalnie rzecz biorąc, prawdopodobnie już polecimy niżej,
Bo to, co ja bym chciał zobaczyć, to, co ja bym chciał zobaczyć z perspektywy niedźwiedzia, no to kwestie wybicia tego popytu, okay, i ewentualnego retestu tej trójki z dziennego na przerywanym. I zaraz to rozrysujemy, wrócimy sobie tylko na dzienny. Czyli żebyśmy byli wszyscy mniej więcej na jednym poziomie. Z perspektywy ewentualnego popytu. Kupujący uzbrajają się w cierpliwość, szukają swojej szansy w okolicach miejsca, w którym rynek pokazał słabość ostatnim razem, czyli zielona belka. Schodzimy intraday, szukamy być może jakiegoś minimum na tak zwanym pre-markecie, czyli przed otwarciem kasowego, podbicie kasowego. Stopy z przedkasowego retest i do góry, okay? Natomiast niedźwiedzie czekają cierpliwie na to, aż rynek do tego popytu dojedzie. Dobrze by było, gdybyśmy tutaj górne ograniczenie tego kanału nadbili. No i kwestia uzbrojenia się w cierpliwość i poczekania na retest. Jeśli chodzi o przerywaną zieloną górne ograniczenie, o tą trójkę, okay? Bo ja w dalszym ciągu sądzę, to o czym mówiłem poprzednim razem, że ta świeca tutaj, w związku z wydarzeniami, które miały miejsce później, to jest nic innego jak wielka akumulacja shortów, okay? Na ten moment, biorąc pod uwagę reakcję, na ten moment, biorąc pod uwagę górne ograniczenie, jeśli chodzi o kanał, rzeczywiście coś w tym może być. Natomiast ciężko jest tutaj się z nimi ganiać, bo tak jak mówię, ja bym nie wykluczał, że mimo wszystko będziemy świadkami kolejnej jakiejś zmasowanej interwencji. Będziemy świadkami być może reakcji na dobre dane. Przypominam, że payrollsy mamy w piątek. Nie próbujmy handlować na zasadzie takiej, że chcemy wziąć 100 punktów, a stopa stawiamy 250 punktów. Spróbujmy to odwrócić. Spróbujmy dopasować to wejście. No nie chciałbym powiedzieć idealnie w punkt, nie wiem, czy jest manik, bo zaraz manik by mi tu powiedział, że rynek to nie apteka, ale tak trochę na receptę, tak, żeby te ery były ewentualnie po naszej stronie. Tu popyt, tu podaż, tyle jeśli chodzi o Nasdaq, a sprawdzimy sobie, jak ta sytuacja się rozwinęła w czwartek podczas naszego spotkania. W związku z tym, że mamy za sobą i Bitcoina, i mamy za sobą przynajmniej jeden z indeksów amerykańskich, możemy powoli przejść do rynku walutowego, a to chyba to, co tygrysy lubią najbardziej. Wszyscy wsiedli na dolara, a mówię tutaj o bankach, czy ewentualnie tych takich top trade'ach, ja kilka z nich przedstawiałem, tak? Wszyscy widzą osłabienie dolara w 2019 roku. Natomiast prawda jest taka, że dolar niespecjalnie chce się poddać. I my sobie o tym rozmawialiśmy, że okej, okay, no można powiedzieć short dolar. No tylko, żebyśmy sobie w jakiś sposób wytłumaczyli na bazie jakichś różnic, tak? Czyli do czego shortować tego dolara? No bo jak popatrzymy na Europę i to, co Goldman, Morgan Stanley widzą w 2019 roku masowe osłabienie dolara, zwłaszcza do euro. Okay? No bo jak popatrzę na Włochy, no Brexit też musimy do tego dołożyć i ostatnie wydarzenia we Francji, to nie wiem, czy chciałbym być na krótkim dolarze względem euro. Biorąc pod uwagę Brexit, nie wiem, czy chciałbym być na krótkim dolarze względem funta. Biorąc pod uwagę na przykład kwestie związane z rynkiem ropy i kwestie związane z rynkiem nieruchomości, nie wiem, czy chciałbym być na krótkim dolarze względem Kanadyjczyka i tak dalej. Rozmawialiśmy sobie o tym, że być może tym takim cichym bohaterem w pewnym momencie będzie miał szansę być japoński jen. Ale zanim do jena przejdziemy, popatrzmy na tego eurodolara i sprawdźmy sobie z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Tutaj bardzo szybko przez to przejdziemy, bo eurodolara bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy sobie zarówno w poniedziałek, jak i w czwartek poprzednim razem. OK?
Okay. No i mamy kwestie związane z tym, że przede wszystkim dojechaliśmy do poziomów, które są również widoczne tutaj na miesięcznym, miejsce, gdzie rynek pokazał słabość ostatnim razem. Mieliśmy przetestowany raz ten poziom, okay, idealnie po cieniach. Mieliśmy przetestowany drugi raz poziom w zeszłym tygodniu, czyli nadbicie. No i pytanie za 100 punktów, czy teraz w kwestii tak zwanych swingów, tak zwany over-under z perspektywy tego wysokiego horyzontu, z perspektywy niższych horyzontów, to nie do końca tak zadziałało, tak? Natomiast ja zwracałem uwagę, że ze względu na ten dystans, to jakby będzie tak, że to nie będzie w punkt, o tak chciałem powiedzieć, że to nie będzie w punkt. Okay? I rzeczywiście z tym mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu. Natomiast z perspektywy wykresu miesięcznego, najpierw od strony handlujących na wzrost wartości na euro-dolarze, no to być może, że ze względu na złamanie tych swingów, okay, przetestujemy w tym tygodniu 13-12-80 i tego będziemy próbowali bronić i podejście w tym tygodniu to będzie walka z maksami z zeszłego miesiąca albo z minimami z września. Okay? I zaraz sobie to przełożymy na cyfry. Z perspektywy wykresu miesięcznego mówimy o maks z zeszłego miesiąca 1,15, a przypomnę spotkanie z zeszłego tygodnia, że tak naprawdę z perspektywy średniego długiego terminu światełko w tunelu dla byków na euro-dolarze powyżej 15-15,10 przynajmniej z wykresu dziennego, żeby się domknąć. Tak? No i tutaj minima z września 15,25. Wszystko jest jasne i klarowne. Trochę ciężej może to wyglądać z perspektywy sprzedających, ok? Ale jak tak sobie popatrzę, przed naszym spotkaniem, jak sobie analizowałem kwestie zachowania z września, kwestie zachowania z listopada, kwestie świecy z października, jestem w stanie sobie wyobrazić świecę w grudniu. Okay. No tak, niedźwiedzie jak ruszą wyobraźnią, jest to możliwe? Jest to możliwe. Okay. I właśnie tego typu zejście, zamknięcie poniżej tych poziomów, gdzie widzieliśmy słabość ostatnim razem, jest potrzebne z perspektywy próby kontynuacji w kierunku 1,1180, 1,10 i jeszcze niżej na etku. Okay? Bo te poziomy, na których jesteśmy w chwili obecnej, no prowokują do tego, żeby tutaj byki były aktywne. Natomiast co się wydarzyło w zeszłym tygodniu? W związku z, w pewnym momencie, ja to pokażę na wykresie, z reakcją na Powella. Reakcja na Powella. Co generalnie się stało? Spróbujmy zrobić teraz 5 minut interaktywnych, bardzo interaktywne 5 minut. Euro-dolar zyskiwał na wartości, bo Powell był gołębiem. Mamy bardzo interaktywnie. Czyli generalnie rzecz biorąc, jakby ewentualnie ta pompka, która była pompowana pod Fed, a jeszcze 4 podwyżki, jeszcze 5 podwyżek i tak dalej, jakby trochę powietrze z tej pompki zostało spuszczone. Natomiast odwróćmy to w drugą stronę. Biorąc pod uwagę grudniowy Fed, biorąc pod uwagę, myślę, że odpowiedź poznamy w piątek. Tak gdzieś bym to widział, że odpowiedź mamy szansę poznać w piątek na bazie payrolls. Bo powiem tak,
że z jednej strony możemy powiedzieć, że Powell był gołębi, że tutaj bał się o posadę, bo Trump go naciskał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A spróbujmy zadać sobie pytanie z drugiej strony. Czy swoim zachowaniem w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi też, to było widoczne również, jeśli chodzi o oczekiwania rynkowe co do podwyżki stóp procentowych, być może Powell ściągnął presję z Fedu. OK? Mam nadzieję, że się rozumiemy. Że my nie będziemy w tygodniu, w którym będzie w środę rezerwa federalna podejmowała decyzję, bo gdyby to nie miało miejsca, to w tym tygodniu, w którym rezerwa federalna będzie podejmowała decyzję, OK? No to mielibyśmy taki scenariusz na zasadzie, że dużo większe prawdopodobieństwo jest, że Fed rozczaruje i będziemy mieli przepotężny spike przeciwko dolarowi, niż że Fed będzie jastrzębi, tak? No to Powell to wypośrodkował w tej chwili według mnie. Czyli do Fedu będziemy podchodzili 50 na 50, tak być może. A dlaczego mówię, że payrollsy mogą dać nam, jeśli nie całą, to częściową odpowiedź, z perspektywy osób, które zajmują się rynkiem walutowym, to nie nagłówek, nie NFP jest istotne, to o czym wszyscy zawsze mówią, a kwestia zarobków i na to warto w piątek zwrócić uwagę, OK? Jeśli zarobki będą zgodne z oczekiwaniami, jeszcze lepiej, jak będą powyżej oczekiwań, to myślę, że dolar jeszcze do payroll, do Fedu spokojnie sobie poradzi. Okay? I wtedy musiałby Powell drugi raz bardzo mocno przyłożyć, żeby dolar stracił na wartości. Natomiast doszliśmy do momentu, w którym tak, wsiadły na dolara banki inwestycyjne, o, to już w 2019 dolar pogrzebany, wsiadł na dolara Trump od jakiegoś czasu, trochę odpuścił Powell, natomiast wiecie co, no okej, no dwa dni były słabsze dolara, natomiast w piątek dolar wrócił do sił. Dzisiaj po otwarciu, po G20 próbowano wyprzedawać dolara. Końcówkę dnia mamy na poziomie otwarcia dnia, nie jest najgorzej. Nie można powiedzieć, że jakoś z tej perspektywy tutaj dolar sobie wygląda. Owszem, moglibyśmy rozmawiać o walutach towarowych i tutaj z Australijczykiem czy z Kanadyjczykiem, ale z Australijczykiem, kwotowania z Australijczykiem nie zaliczają się do koszyka dolarowego, nie wiem, kto z Was wie, kto z Was nie wie, to tutaj raczej jest to traktowane czasami jako hedge, a z Kanadyjczykiem zobaczymy, jak to będzie kwestia OPEC-u, tak, bo co jest istotne, rynek ropy może nam dać wskazówki co do kwestii związanej z siłą gospodarki, tak, bo OPEC może ciąć wydobycie, chociaż Trump tam naciska na Arabię, natomiast jeśli rynek będzie słaby, to możemy ciąć, a i tak cena ropy będzie spadała i to się teoretycznie też również na Kanadyjczyku może odbić, a oni mają wewnętrzne problemy tam w kwestii rynku nieruchomości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przejdźmy sobie z perspektywy euro-dolara intraday. Wytrzymaliśmy kwestie związane z osłabieniem Powella, raz, dwa, trzy, trójka, OK. To, co mnie się wydaje, co możemy w dniu jutrzejszym zobaczyć, to jak popatrzymy na zeszły tydzień i na to, jak zachowaliśmy się w tym miejscu, czyli intraday, miejsce ostatniej słabości na figurze, OK, to jak sobie zrobimy 1:1, to pewnie w okolicach 1.13 wylądujemy. Jeśli gdzieś miałbym się spodziewać popytu, to 1.13 być może podstawa tej świecy z wystąpienia Powella. Okay? To tu jest popyt.
gdzie możliwa podaż. Ja się spodziewałem dzisiaj podaży, biorąc pod uwagę to, czego świadkami byliśmy rano, że była wyprzedaż dolara. Liczyłem, że być może tutaj spróbujemy te maksy z końcówki tygodnia zaatakować i odrzucić. Nic takiego nie miało miejsca. Być może z tej perspektywy w drugą stronę jeden do jednego, tak? Czyli to, z czym mieliśmy do czynienia po Powellu, nadbicie jeden do jednego w kierunku stop lossów. Tu i tu mamy stopy. I na ten moment, dopóki jesteśmy wewnątrz, od spodu, tak naprawdę 1.12, od góry 1.1550, a trochę wężej, 1.13, 1.15, to myślę, że intradayowe odrzucenie na tych poziomach może być podstawą do tego, żeby próbować przyłożyć się z drugiej strony rynku. Czyli jeśli jutro poszukamy góry i zostaniemy odrzuceni, to być może układ pod jakiegoś shorta, a jeśli spróbujemy nadbić piątkowe minima, dzisiejsze minima, na zasadzie raz, to być może układ pod longi. Możliwy ruch dwukierunkowy, jeśli chodzi o euro-dolara. Z perspektywy funta z dolarem, w czwartek ostatni, żeśmy sobie rozmawiali, z perspektywy wykresu miesięcznego, i od tego zaczniemy. Okay. Czarne chmury według mnie, jeszcze w związku z napływającymi informacjami. Góra, wszędzie podaż od 3 miesięcy, która tak naprawdę dominuje w tej chwili na rynku. Przynajmniej ze względu na dystans, który nas dzieli, wydaje mi się, że 26,50, 25,80 poziomy, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, z perspektywy chociażby poszukania stop lossów, tak? Ja nie mówię, bo próbowaliśmy sobie wizualizować to w zeszłym tygodniu, ja nie mówię, że po zejściu w te rejony nagle gdzieś coś nie będzie próby podbicia na podobnej zasadzie, jak to mieliśmy miejsce na przykład tutaj, okay? Natomiast według mnie te wszystkie tutaj dolne cienie, to wszystko tu jest do poszukania, jeśli chcemy znaleźć płynność w związku z ewentualną być może manipulacją. Biorąc pod uwagę, jak my w tym roku na funcie wyglądamy, no nie zdziwiłbym się, gdyby kwestia tego zejścia wiązała się właśnie tylko ze stopami i z próbą podbicia na funcie, mogłoby się to wiązać z niczym innym, jak z realizacją zysków z krótkiej pozycji z całego roku, na koniec roku, żeby rozliczyć, żeby pokazać klientom w 2018 roku, bum, na funcie wyszliśmy tak i tak, a później początek roku pokażę nam ewentualnie co dalej. Natomiast nawet w ramach 2019 roku, tak jak mówię, ostatnie 3 miesiące, to tutaj te 3 górne cienie, to jest kwestia, według mnie, kwestia próby zdobycia przewagi, przynajmniej przez podaż. Jak to wygląda z perspektywy niższych horyzontów czasowych na funcie? No, nic dodać, nic ująć. Podaż, 3, 4, 5 tygodni podaży. Praktycznie rzecz biorąc, na ten moment, tak może to ładnie nie zabrzmi, ale wręcz książkowo, tak? I z perspektywy wykresu intraday, dzienny czy godzinowy, na godzinowym to będzie lepiej widoczne, poziomy, o których żeśmy sobie rozmawiali, jeśli dobrze pamiętam, w ramach tego wyjścia tutaj, ok, jak my mieliśmy spotkanie, no to my żeśmy to tydzień temu o tym rozmawiali, czy 2 tygodnie temu, w każdym bądź razie te poziomy 28,80-29, o nich żeśmy sobie rozmawiali jako o potencjalnej podaży, nawet później nie spróbowaliśmy, jakby byki nie miały siły do tego, żeby do tych poziomów się zbliżyć. Na jutro, jeśli sytuacja do końca dnia w dniu dzisiejszym niespecjalnie ulegnie zmianie, ok, na jutro, żeby nie było, że ktoś traktuje to tutaj jako potencjalną strefę popytową, tu tylko co najwyżej kwestia złamanych swingów mogłaby wchodzić w rachubę, natomiast tu nie ma żadnej potencjalnej strefy popytowej, bo ten wzrost, z którym mieliśmy tutaj do czynienia, krzywdy żadnemu sprzedającemu nie zrobił. Na co będę zwracał uwagę w dniu jutrzejszym, no, jakby łatwiej się, jeśli można tak powiedzieć, bo to wszystko później w praniu wychodzi,
też tak można powiedzieć, sprzedawać górki, kupować dołki, bo nie zawsze te górki, te dołki mają miejsce. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację z dnia dzisiejszego, biorąc pod uwagę tą długą świecę, z którą mieliśmy do czynienia, no poczekałbym, czy spróbowałbym się uzbroić w cierpliwość, bo o dziwo, mieliśmy bardzo dobry PMI dzisiaj, natomiast ten PMI, który niekoniecznie ma wpływ, tak, środowy PMI dla usług będzie tym najważniejszym PMI-em z Wielkiej Brytanii. Natomiast na jutro popatrzyłbym sobie na kwestię, być może Azja dziś tutaj nas skonsoliduje, jakiś najprostszy, jeden do jednego, który doprowadzi do zamknięcia luki i do przetestowania okolic 27,80. I jeśli tutaj zejdziemy na niższy horyzont czasowy, będziemy mieli coś na zasadzie takiej krzywej M-ki, taki podwójny szczyt, gdzie ten drugi szczyt jest wyższy i odrzucony, to próba podejścia pod krótkie pozycje jak najbardziej mogłaby mieć miejsce. Z perspektywy longów, tak jak mówię, nie wykluczałbym, że Azja w ramach kwestii związanej z tym nadbiciem tutaj, tak, tych swingów, że Azja spróbuje to tutaj skonsolidować. Natomiast jeśli już ktoś bardzo mocno wierzy w tego funta, że ten fund z obecnych poziomów to nic tylko zyskiwać, to ja bym to podszedł do tego na zasadzie tak zwanej ewentualnie trampoliny, ale takiej, gdzie trójka musi nadbić stop losy i z tego wykresu godzinowego tutaj no, ten scenariusz teoretycznie mógłby mieć miejsce, tak? Bo potrzebują dwa punkty, żeby wyrysować linię. Trzeci punkt, ta trójka, to o czym mówiliśmy przed chwilą na Nasdaqu, tylko z perspektywy rynku wzrostowego. Jeśli weźmiemy sobie te 26,50 z perspektywy wykresu miesięcznego jako pierwszy cel, no to popatrzmy, ewentualnie gdyby, ja to rozrysuję, żeby było wszystko jasne, żebyśmy byli wszyscy w tym samym miejscu, to ja bym sobie z perspektywy ewentualnie próby podejścia pod longi, zrobiłbym sobie to w sposób następujący. Pamiętajmy, że w większości algo tutaj będą handlowały, w związku z czym one są tak zaprogramowane, że żadnych fajerwerków wielkich nie będzie. Zrobiłbym sobie ten spadek dzisiejszy, odłożyłbym linię z tego, sprawdził, skąd możemy spadać, żeby dojechać do tego miejsca na zasadzie 1 do 1 małego, wzrostowego. Okay? Czyli Azja konsoliduje obecne poziomy na zasadzie tych złamanych swingów. Mamy 1 do 1 z dużego spadku, korekta 1 do 1. To nas przynosi 27,80, o którym mówimy i robimy taki sam ruch jak w dniu dzisiejszym. Mamy 1 do 1 i ewentualnie w tych okolicach ci, którzy teoretycznie wierzą w funta, mogliby próbować pod tego funta podchodzić. Zwłaszcza również, że w ramach jakby odłożenia zrobi nam się tutaj taki achilony kanał spadkowy. Można ewentualnie w ten sposób próbować. Przypominam, 11 grudnia to jest głosowanie w Parlamencie Brytyjskim. Coraz większe chmury nad planem, jeśli chodzi o Brexit Theresy May. Ja nie mówię, że nie możemy zobaczyć podbicia na funcie, tylko z tymi longami to tak delikatnie. W ogóle z tradingiem na funcie uważajcie. Nie wyobrażam sobie, że gdzie, ale na funcie, żeby handlować bez jakiejś stop lossa. To już lepiej zostać wybitym, nie wiem, na 30, 50, 70 pipsach, niż próbować pewne rzeczy przetrzymać, tak? Zejście funta pod 1,25, to też żeśmy sobie omawiali z perspektywy wyższych horyzontów czasowych, to tam zdrowo poniżej 1,20, więc jak będziesz chciał przetrzymać longa, zastanów się, czy masz wystarczające depo i czy warto. To tak na marginesie. Powiedzieliśmy sobie o funcie, czas nieubłaganie zmierza ku końcowi, to weźmy sobie na tapetę dolara z jenem, okay? Bo to jest ta para, gdzie ewentualnie z perspektywy wyższych horyzontów czasowych, jeśli gdzieś tego dolara próbować sprzedawać, to być może takim cichym faworytem miałby być jen. Ale tutaj muszę się uderzyć w piersi, że ja o tym sobie tak myślę i mówię, no tak powiedzmy od miesiąca, okej, okay. Nie chciałbym powiedzieć, że przez miesiąc siedzę na shortach, bo to by nie była do końca prawda, natomiast jeden czy drugi raz gdzieś tam te palce między szprychy włożyłem i nie do końca to wyszło zgodnie z jakby z moimi oczekiwaniami z perspektywy intraday, tak, natomiast jak popatrzymy sobie na dolara z jenem od początku 2000,
2017 roku i tą górną zieloną belkę, no to dotarliśmy do miejsca, w którym gdzieś ta teoretycznie podaż mogłaby mieć miejsce. Natomiast jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest kwestia tego, jak my tutaj reagowaliśmy stopami w dół z perspektywy wyższych horyzontów czasu. Może się okazać przy pozytywnym zbiegu okoliczności typu kwestia przede wszystkim chyba Fedu tutaj, czyli różnica stóp procentowych jak przy biernym Bank of Japan, chociaż oni tam sobie w tle gdzieś jakiś tapering robią, że my tu spróbujemy te 115,50 nawet, tak, czyli skoro mieliśmy stopy do spodu, to zanim pojedziemy na dół, to jeszcze sięgniemy czegoś na górze, żeby poszukać płynności i dopiero być może z tych poziomów spróbujemy wrzucić. Sporo będzie zależało od najbliższych danych, jeśli chodzi o dolara. Bo jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, no to ten dolar z jenem, nawet jak dolar generalnie tracił na wartości, no to ten dolar z jenem w miarę, ze względu na rentowności, ze względu na Bank of Japan, w miarę trzymał fason, to trzeba bykom tutaj przyznać, co byczy. W związku z tym z perspektywy wykresu tygodniowego być może, że tutaj jeszcze trochę czasu będzie potrzeba, żeby nam tutaj jakaś sytuacja generalnie rzecz biorąc się wyklarowała, jak chociażby używając wyobraźni, a jakaś flaga, która mogłaby nas sprowadzić z powrotem przynajmniej w okolice 105, jeśli nie w okolice stówki, biorąc pod uwagę te dwa punkty, próbując je przeciągnąć. Ale popatrzmy z perspektywy intraday na dolara z jenem. Z perspektywy wykresu. Dziennego i ja tylko zrobię jedną rzecz, ściągnę tło z tej belki. A z perspektywy wykresu dziennego i tu jesteśmy już jakby bliżej, być może właśnie, że te payrollsy dadzą odpowiedź jakąś. Zobaczcie, w którym miejscu jesteśmy, zwłaszcza, że w zeszłym tygodniu reagowaliśmy idealnie z perspektywy potencjalnej strefy podażowej intraday. Ja nie lubię idealnych uderzeń, tak? A z tej perspektywy mamy trójkę w zeszłym tygodniu. OK, tylko że tą trójkę mamy idealną. Tutaj oczywiście moglibyśmy dywagować, bo byki generalnie mogłyby powiedzieć, że trzy, mamy kubek i wychodzimy górą. Nie wykluczam, nie jestem w stanie przyjąć ten scenariusz jak najbardziej. Natomiast to, na co będę zwracał uwagę w tym tygodniu, to przede wszystkim, jak my dzisiaj, jutro się zamkniemy, jaki będzie ten sentyment po G20, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdzie my będziemy w okolicach payrollsów, bo to, co ja widzę na payrollsy, to nadbicie maksów z zeszłego tygodnia, górny cień i negatywny ewentualnie korpus między piątkiem a powiedzmy sobie początkiem przyszłego tygodnia, który by ewentualnie ustawiał tutaj pod krótkie pozycje. Oczywiście sytuacja ulegnie zmianie w momencie pozytywnego nastawienia, mamy rajd świętego Mikołaja w postaci pozytywnych danych związanych z payrollsem, oczekiwania co do Fedu wrócą do normy, w związku z tym to nie będzie cofnięcie i górny cień, to będzie wybicie i ewentualny retest rzeczywiście pozwoli na 115,50 wtedy na dolarze z jenem i ta próba podejścia pod krótkie pozycje będzie trzeba po prostu przegrupować siły, a spróbować, jeśli się da, tutaj intradayowo z tymi longami pojechać. I to, o czym mówiłem z perspektywy intraday na dolarze z jenem na godzinowym. Okay. Zeszłotygodniowe podejście, kwestia dokończenia biznesu, znowu osoby, które brały udział na, już teraz nie pamiętam, czy to była końcówka roku, czy początek roku, tutaj pewnie Paweł z Forex Clubu mógłby przypomnieć. Mieliśmy też warsztaty Forex Clubu i Tickmill, rozmawialiśmy sobie o rzeczach typu dokończenie biznesu, swingi, nie swingi. I tutaj z tej perspektywy, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy z lewej strony, rynek w zeszłym tygodniu dokończył biznes, dość mocne odrzucenie, 1:1, próba podbicia. I teraz z perspektywy ewentualnie intraday na dzień jutrzejszy, ok, dzisiejsze maksy, dwie rzeczy, na które będę zwracał uwagę. Najpierw
ta podaż związana z dzisiejszymi maksami, nadbicie tych stop lossów, atak na 113,85. Tutaj stopy będą bardzo bliskie ewentualnie. Druga rzecz, nadbicie 114. Cofnięcie z perspektywy intraday. Okay. Natomiast byki, to nie jest tak, że ja jestem, chociaż przy dolarze, to jeśli już, to tutaj akurat na tej parze, ale tak jak mówię, bije się w piersi, że nie wychodziło to tak ostatnio, jak ja bym sobie tego życzył. W związku z tym też trzeba sobie zrobić własną analizę. No i z perspektywy ewentualnie longujących, dopóki trzymamy linię, każdy atak na tą linię do tego momentu z obroną, ok, ale jeśli nie uderzymy tutaj na górę, tak jak ja sobie myślałem, to ewentualne złamanie retest linii to też może być kwestia podejścia intradayowego pod krótkie pozycje. Generalnie dolar nie wygląda źle. Jakbym miał się zastanawiać nad krótkim dolarem, to ewentualnie z jenem. Przynajmniej tak to wygląda na ten moment dla mnie. Okay. Tylu ilu nas w pokoju, tyle ile osób dzisiaj w pokoju, tyle spojrzeń może być na dolara. Myślę, że kwestie związane z payrollsami, nie wiem, czy wystąpienie środowe Powella ze względu na pogrzeb, czy ono jest przełożone, czy kompletnie wyrzucone z kalendarza, czy ono będzie miało miejsce w czwartek, czy nie, ale tak, jeśli nawet, to czwartkowy Powell ewentualnie, na pewno piątkowe payrollsy, gdzieś tam to będzie taka wytyczna pod grudniowy Fed. Okay? To tutaj myślę, że warto na to zwrócić uwagę, a będziemy mieli szansę o tym porozmawiać w czwartek. Serdecznie zapraszam na czwartek na godzinę 19:30. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to tyle ode mnie. Czy myślę, że Karnej straszył, czy parytet na... Piotr, wiesz co, może nie parytet, ale tam jak żeśmy sobie rozmawiali, z tego co pamiętam, 1,15 nam wychodziło w przypadku tych wszystkich czarnych scenariuszy, no to 1,10 załóżmy, to tam Karnej musiał ten obraz taki czarny namalować, według mnie, ja to też w zeszłym tygodniu o tym mówiłem, że to jest takie postraszenie polityków, bo kogo jak kogo, no, polityków bardzo łatwo wystraszyć. Słuchajcie, jak nie przegłosujecie 11 grudnia, to po pierwsze mamy dużą inflację, funt straci 20% na wartości, będziemy w ciemnej dziurze. Wygląda na to, że na ten moment politycy nie bardzo się ciemną dziurą przejęli, bo to głosowanie stoi pod wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o wynik. A dokładnie, tutaj tak jak mówię, payrollsy mogą być kierunkowskazem pod Fed. I jeśli ktoś zajmuje się rynkiem walutowym, to ok, ten nagłówek headlinem, ale zwróćcie w piątek uwagę na zarobki, na to, co może napędzać inflację. Bo Trump mówi do Powella, słuchaj, ropa spadła, nie ma zagrożenia inflacyjnego. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę spokojnego wieczoru. Nie dajcie się złapać w pułapkę. W czwartek 19:30 widzimy się w komplecie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Dzięki Jan, dzięki Piotrze, Grzegorz, Zenon, dziękuję. Pawle, bardzo dziękuję. Kuba, dzięki. Spokojnego wieczoru, Kuba, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobranoc.